No więc słuchajcie, mamy nowy sezon i będziemy go dzisiaj sprawdzać razem z Dominiką oczywiście. Cześć Dominika. Cześć, witam. I słuchajcie, jeszcze nie widzieliśmy zupełnie nic z tego sezonu, także myślę, że możemy zaczynać. Dobra, uwaga, Dominika, jesteś gotowa? Odpalamy film? Dawaj, odpalamy. Dawaj, lecimy. Okej, okay, go. Dobra, no dobra, dobra, widzę już na ekranie, że mamy tutaj fajne postacie. Wszystkie z Avengersów. Okej, okay, lecimy. U mnie się już filmik zaczął. Strasznie słabo cię słychać jak coś, Dominika. Także musisz mocno mówić, głośno mówić. Okej, okej. Mamy Iron Mana! Suma. No, ja już jestem na drugiej postaci, mi się ja też właśnie, teraz też widzę. Ej, czy to jest to jest bestia, czy to jest ta ze Strażników Galaktyki taka? Nie wiem, bo nie oglądałam nigdy Strażników Galaktyki, Wolverine, tak szczerze. Ej, Wolverine, no, Wolverine to wiadomo, każdy zna, ale zobacz jaka Storm jest kozacka! Ale w ogóle te postacie jak ładnie wyglądają. Ładnie, Groot! No. Groot Iron Man! To to jest ta postać niebieska, dziewczyna. To jest Mystic. A, Mystic. Mystic, no. Banan, banan. Storm. Tak, ona Storm jest? Co, to co? Jeszcze to jest raz? Storm, tak? No, to jest dobra. Storm. A tego, to nie wiem, kto to jest. Ten ostatni, ten zły, to kto to jest? To jest ten. Pamięć Boże, zapomniałem, jak on się nazywa. Wiem, że przywiodłem tu tych potężnych wojowników, by bronić naszego ale świata. Ale to jest zarobiste, kurde! Nie mogę się doczekać, by zagrać to. Przygotujemy się, by stawić czoła jemu. Galaktusowi. A, Galaktus. Pożeraczowi światu. Okay. Musimy pamiętać, kim jesteśmy. Storm. Iron Man. Dobra, wiesz co? Mystic. Doktor Doom. Ja już czekam na otwarcie karnetu bojowego. Dobra, dobra, Wolverine. I ja jestem Groot. Groot. Zaiste. Nasza największa wojna zaczyna się teraz. Czy to będą supermocy jakieś? Ej, ale to... Dawaj, dawaj. To będzie zbyt OP chyba. No nie, supermocy by były chyba totalnie OP. No, jak tak na to patrzę? Ej, kozacko, to jest... Ol, zarąbiste, to jest według mnie najlepszy karnet jak na razie, jaki powstał. I słuchajcie, możemy go od razu kupić. Także, żeby go kupić oczywiście, najpierw musimy doładować konto, więc zanim to zrobimy, to wyjdziemy i mamy, okej, okay, mamy tutaj lobby, które jest piękne tego karnetu. Wow, no, naprawdę no, zobacz fajne. Jaka Storm jest przepiękna, to jest chyba najładniejsza postać, jaką tutaj widziałam. Dobra, dobra, ja nawet nie patrzę, co mamy w karnecie i od razu kupuję setny poziom karnetu. Serio? Nie patrząc nawet, co jest nie, w środku? Nie patrzę nawet. Nawet nie patrzę i od razu lecę. No dobra, także zakupione oczywiście fałdolce. Trochę je kupiłem chyba za dużo, tak mi się wydaje. Dobra. I lecimy słuchaj, do kariery Dominika. Słuchaj, nie wchodząc jeszcze w karnet bojowy, to miałem już takie spekulacje, która postać będzie za jaki poziom karnetu i mi się wydaje, że za pierwszy będzie ta zielona. Za pierwszy? Ja już widzę, co jest za pierwszy niestety, bo wszedłem... Ty już widzisz? Tak, widzę, bo wszedłem w sklep. Chodź w sklep. Nic się nie zmieniło w sklepie generalnie, poza sklep, tym, dobra, że można kupić karnet bojowy po prostu. Dobra, więc zrobimy w ten sposób na samym początku. Dobra, kupujemy w takim razie karnet, niech będzie. Let's go. Co ty mi wysłałeś? Dobra, karnet jest, słuchaj Dominika, kupiony. Jak u ciebie z karnetem? Ty zrobiłeś! Okej, okay, mamy karnecik i mamy pierwsze skiny. Osiągam mamy Tora na pierwszy poziom, dokładnie. Pierwszy poziom Tor i lecimy dalej w takim razie. Zobaczymy, co my tutaj mamy dalej. Blask Bifrostu. Okej, okay, mamy spadanie, to niepotrzebne. Ej, jaki fajny ten Tor. Ej, mamy pelerynkę, plecak. Jak na męskiego skina wygląda spoko dosyć. No, spoko jest, naprawdę, Tor jest mega fajny. I ciekawe, jak będzie się co różnił jeszcze dodatkowo. Jest. Dobra, lecimy dalej. W każdym razie mamy zadania jakieś Mjolnira. Także czekaj, będziemy czekaj, mieli... bo ja muszę wejść w karnet bojowy. Oczywiście, dobra, wchodzimy w karnet bojowy w takim razie i sprawdzamy po kolei, ale zanim oczywiście to zrobimy, to rzecz jasna, musimy jeszcze zrobić... Tak chciałem zrobić właśnie. No bo co, dobra, możemy, dawaj, sobie ja pozwolić, jak możemy sobie pozwolić... No już, Dominika, sekunda, chwila, moment, już odpalamy, tylko muszę zrobić jedną głupią rzecz bardzo, najgłupszą na świecie tak naprawdę, szczerze mówiąc, lecimy i dobra, dobra, chwila, nie patrzę jak coś teraz. Ej, jestem ciekaw mega, co jest w karnecie i mega się jaram z tego powodu, że właśnie kupiłem Dominika setny poziom. Także... I powiem ci coś, no? W zeszłym sezonie ja miałam setny poziom karnetu, no? Teraz ty masz i teraz poczujesz, jak to jest, jak ci wszyscy mówią, że się fleksujesz, ej, ale bo grasz postacią za setny. Nie, ja będę grał przez cały czas za pierwszy skrótek, żeby nikt nie mówił, tak? Że no, bo później jak zagrasz tą za setny, to będzie...
Ole się flexuje. O nie, o nie, widziałem, widziałem, co jest za setny Dominika. Dobra, lecimy od początku ze wszystkimi rzeczami. O nie, o nie, o nie. Mamy Tora, dobra, oczywiście, którego już widzieliśmy. Tak. Lecimy dalej. Czyli jednak za pierwszy poziom jest Tor. Tak, okay, jest Mjolnir, który jest za zadania jakieś. Jakie są zadania do Mjolnira, czyli do broni Tora. Fajnie, zbierak prawdopodobnie to jest. Okay. Lecimy dalej. Malowanie, bardzo fajne malowanie, mega fajne. I lecimy dalej i tutaj mamy... Co to jest? Co poczekaj, to jest? Poczekaj, tutaj są fałdolce. Ty lecisz po kolei z karnetem? Ej, to jest lotnia! Tak, ja mam już 14, lecę tylko na tej ważnej rzeczy. Także, Dominika, teraz jestem na 14 poziomie i na 14 poziomie jest lotnia. Jest lotnia do Tora tylko i wyłącznie, czyli lecisz po prostu razem z tym młotem. On leci razem z tym młotem! No! Ale zarobiście! Total. Mamy kolejne coś. Bóg piorunów, to jest zestaw jakiś też z zadaniami. Okej, nie wiem co to jest jeszcze, także przelatujemy na szybkości, żeby zobaczyć co jest na 22 poziomie, bo tutaj mamy, na 21 ej, mamy lotnie. Ej, co to jest za skin? Na 21 mamy lotnie, a na 22 mamy Jennifer... Jennifer Walters? Walters? Mózg czy mięśnie? Czemu nie to i to i to? To jest Jennifer Walters, czy to nie jest ta niebieska babka? Bo ona jest podobna w sumie. Zestaw She-Hulk. Że w sensie, że to jest Mystic? To jest, Dominika, to jest, wychodzi na to, że Hulk. To jest damska wersja Hulka. Okej, czyli to jest ta zielona, co mówiłeś, że to jest pewnie ta ze Strażników Galaktyki. To pewnie ta, okej. Bo może ej, to nie jest ona, nawet. Dobra, nie wiem. W każdym razie ładny skin, lecimy dalej i kolejny. Chyba jest 25 ona, bo później zbiera. Dookoła tego są jej itemy wszystkie. Tak, poza tym tym bardziej, że na 29 levelu jest, są zadania do niej, jak się przemienia w tą zieloną. Tak, to jest damska wersja Hulka, to nie jest to, co myśleliśmy, po prostu to jest damska wersja Hulka. W życiu nie słyszałam o czymś takim jak damska wersja Hulka. Dobra, lecimy dalej w takim razie i oczywiście skipujemy wszystkie takie niepotrzebne rzeczy. Mamy na 33 malowanie do Groota. O nie, broni, zobacz fajne. Jaki jest plecak na 32. Ej, dobra, ten plecak jest piękny. Ten plecak, plecak jest mega jest fajny. Dobra, 37. Co to jest? Zbieraki do Groota. Dobra, czyli na 38 mamy Groota. To jest fajna postać. Lubię, tylko szkoda, że nie ma w takiej małej wersji, nie? Znaczy mi się on nie podoba, jakby. Nie, nie podoba. Mi się podoba. Nie, on jest dla mnie plecak jest super, ale skin jest brzydki. I znowu na 46 jest, żeby robić do niego zadania, czyli do wszystkich będziemy mieli zadanka z karnetu jeszcze dodatkowo, żeby mieć o jakieś tam lepsze, ładniejsze wersje. O Jezu, i co, będzie miał takiego shopa latającego? No. Ostro! Ciekawe, dobra, co lecimy robi? Dalej, lecimy dalej. I mamy 53 Dominika! Wow. To ci się spodoba, to ci się spodoba! Od razu jest wbijanie poziomu totalnie. Nie ma 50. opcji, ja teraz zarywam wszystkie dni mojego życia, żeby odblokować Storm. To jest kozak skin. Storm jest ślicznym skinem. Jest piękna. Piękny trzeba skin. Przyznać. Dobra, let's go dalej. I mamy tutaj... Mamy zbierak do Storm, który jest jeszcze fajniejszy. What? O, ja cię. To mamy piorunowy ten, 57 to jest lotnia do Storm, też mega zbierak. Kozacki. Wow, powza. I mamy 60 poziom do Storm. I co to jest? No nie, no lotnia też jest kozacka. Wszystkie rzeczy do Storm są kozackie, tak szczerze. No. 67. Doom, tak jest. 67. Tak no, jest, mamy Doktor pana Doom. Duma. To też, mi się jakoś po prostu chyba męskie skiny nie podobają, wiesz? Mi się podobają, mi się tak Doom podoba i lotnia do niego na 71 też jest kozacka mega. Lotnia potem do na niego Storm. Za 71, już patrzę. Tak? Ej, a gdzie dobra, jest zbierak jest jego? Nie ma też jego do niego zbieraka? Fajna. Nie ma. Ale za to są znowu zadania, w których... Co się stanie, jak je zrobimy? Nie wiadomo, jest jakiś tron po prostu i to wszystko. To jest chyba emotka Duma po prostu, chyba dostaniemy emotkę. O dobra, zadania. Jest Mystic. Jest Mystic na 80. Także, no. Ale to nic do niej nie ma. Nic do niej nie ma, jest po prostu Mystic. Tylko pytanie, wiecie co? Mnie zastanawia, bo Mystic to jest postać, która zamienia się w przeciwników. Jakby zamienia się w... generalnie może się zamienić w co chce. Czy ona będzie się zamieniała w przeciwnika, jak go zabije? No, to by było kozackie, jakby właśnie było tak, że kogoś zabijasz i stajesz no, się tak właśnie być, tą postacią. Tak powinno tak być, albo nie wiem, jakikolwiek inny super, sposób, żeby tak się było. Zamienić. Let's go dalej i mamy zadanka, aby odblokować... Zlikwiduj przeciwnika i zapożycz jego wygląd! Wiedziałam! Tak, to jest to! Ale kozacko! Ej, to jest najfajniejszy skin ze wszystkich, jakie istnieją w Fortnite'cie! Totalnie! No, to jest kogoś, taki kozak! On. Dobra, no, słuchajcie, od razu mówię, wszystkie osoby, które oglądają ten odcinek, za parę godzin pojawi się kolejny odcinek, w którym będziemy testować wszystkie rzeczy, które mamy w karnecie, wraz ze sprawdzaniem wszystkich rzeczy, które się zmieniły w całym sezonie, więc czekajcie na odcinek, jeżeli chcecie zobaczyć wszystkie skiny w akcji, jeżeli chcecie zobaczyć również generalnie, co się pozmieniało i jakieś fajne rzeczy ja na mapie. Ja zobaczę sobie u ciebie, jak lotnie wyglądają i jak ta Mystic działa w grze, bo to jest dla mnie Dominika, mega ciekawe. Dominika, dochodzimy do samego końca i mamy malowanie na 91
pierwszym do Ironmana, czyli wszystkie nasze bronie są Ironmanowe, że tak powiem, dziwnie wyglądają, powiem szczerze, ale są spoko. Dziwnie, no. I 93 mamy Tonego Starka, czy nie Ironmana jeszcze. Miliarder, aha, playboy, filantrop, finalasca. Jaki opis! Jaki opis! Dobra, i lecimy dalej. I mamy na 96 mamy zbierak do Ironmana, też mega fajny. Wszyscy, aha, mają podobne zbieraki do tej postaci, co była kiedyś, nie pamiętam jak ona się nazywała, taka fioletowa. Też miała taki sam zbierak. No i mamy 98, to jest lotnia do Starka. I na następnym oczywiście Stark, który zamienia się w Ironmana, Iron Man. Było pewne, że będzie na setnym poziomie. Było pewne, bo to jest jakby... Przefuncio to jest. Ty, ale kozak, jeszcze jest coś kozak dalej. Czy ty to widzisz? Ja wbiłem właśnie setny poziom kardetu, a ja dalej nie mam wszystkich skinów. Mam zablokowanego, tak, no, Wolverina. Są jeszcze... tak, są jeszcze jakieś wyzwania Wolverina. Ja nie mogę je, można odblokować dopiero po jakimś czasie. Dobra, dobra, powiedzmy, że to jest fair. Ale... Ej, co to jest? Ale powiem ci, że ten Wolverine, a, no ja nie wiem, może ja tak, okay, mam, że rzeczywiście te męskie postacie są dla mnie zawsze, Dominika, nieładne. Są nagrody tygodnia następne, zobacz sobie, na następnej. I widać, jak wyglądają... Okej. Okay. To jest Storm? Czy oni zrobili... Czemu oni oszpecili Storm w ten sposób? O nie, o nie, nie chciałam tego widzieć. Co to Wolverine za głosy? Klasyczny. Co? Tak wyglądał normalny Wolverine? Brzydki strasznie. Doktor Doom, biały Doktor Doom, to jest fajna rzecz. O, to jest fajna rzecz. I mamy Mystic, no, jeszcze. Jest... O, fajny ten strój. Mystic jest spoko, Mystic jest spoko. I co mamy dalej? Mystic jest spoko, a, no, to są dalej... Nie, to są folie? Co to znaczy folie? Co to są folie? Osiągnij poziom 105. Okej, okay, to są te folie, które się jakby na 150 level w poprzednim sezonie trzeba było bić, żeby mieć na przykład dodatkowy styl do Czarnego Rycerza. Teraz mamy za 105, aha, mamy do, okay, Tora folię jakąś. Nie wiem, co ona zmienia do końca. Mamy za 110... A? Aha, że one są takie komiksowe. Czaisz? Postacie są bardziej komiksowe. Takie srebrne jakby. A to ja czegoś takiego u siebie w ogóle nawet nie widzę. Jak to? Nie masz tego? Nie masz folii? No. Dominika rzeczywiście tego nie ma, trzeba mieć setny poziom, żeby to zobaczyć, także fajnie, że akurat mamy setny i możemy to zobaczyć. Lecimy dalej, mamy tutaj Jennifer Walters, która, okay, jest srebrna. Fajnie. Fajnie, spoko jest. Fajnie. Mamy Groota, który już widzę, że wygląda dziwnie, zjawiskowo powiedzmy. Fajnie. Lepiej niż ta pierwotna wersja, ale i tak. Mi się Groot w ogóle podoba, bo ja lubię Groota, bo on jest śmieszny strasznie. Dobra, mamy Storm, czyli typowo na pewno twój ulubiony skin. Okej, okay, nie zmieniło, ale... ale jest ładna. No jest spoko. Doktor Doom za... też jest fajny, też jest fajny. Bardzo dużo się zmienia przynajmniej. Mamy Mystic. Bo folia komiksowa, folia chyba, wydaje mi się, że to było jakiś taki egzemplarz bardzo rzadki. Jest bardzo, zawsze był drogi, jeżeli chodzi o komiksy. No ale nie znam się na tym, także nie jestem znawcą, więc nie ręczę za to. Tony Stark, który wygląda zarąbiście. Naprawdę fajnie. No i mamy Wolverina, który jest średni. Nie słaby, średni, dobra. I wszystko w takim razie, mamy wszystko. Dobra, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o tym, że za kilka godzin pojawi się kolejny odcinek na kanale, w którym zobaczymy wszystkie skiny w grze, jak zarówno tak, że przetestujemy wszystkie rzeczy, które zostały zmienione na mapie, zobaczymy, co się pozmieniało i jak najlepiej grać. A na teraz dziękujemy wam bardzo za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, cześć. Yo, yo, yo.